Cześć, siemanko ludzie, ja jestem Zomaciek, a to jest kolejny odcinek Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Dobra, więc od razu lecimy sobie na kolejny puzelek, zdobywamy kolejny puzelek. I zobaczymy, czy tym razem też nam się uda. Koszykówka, tak? Na czym będzie polegać ta koszykówka? Zobaczymy. Potrzebny ci będzie pojazd zdolny do wrzucania piłeczek do obręczy w powietrzu, zatem wózek nie będzie chyba najlepszym wyborem. Ja sobie na razie przetestuję, co tu ogólnie mamy robić. Więc tak, lecimy i gdzie mamy kosz? Tutaj mamy piłki, tak? Rozumiem, dobrze, czyli tak. Z tego samolotu musimy sobie zrobić helikopter, więc kasujemy skrzydełka, dodajemy tackę i takie tam, więc duża tacka, niech będzie na przykład na samej górze i kasujemy te skrzydełka. Okej. Oczywiście musimy dodać jakąś tutaj z karoserii coś, żeby nie było żadnych niedogodności. Dobrze, coś tutaj jest jeszcze nie tak. Tutaj, okej. Dobra. Tutaj możemy skasować, skasowane. I okej, to też możemy skasować, bo nie jest niepotrzebne. No i tak, co jeszcze mieliśmy zrobić? Oczywiście, pływaj i unoś się. Śmigła, no i śmigła do góry. Raz, dwa, no i mamy! I mamy helikopter, który w ogóle nie przypomina w żaden sposób helikoptera, ale mam nadzieję, że spełni swoją rolę. Więc lecimy. Oj, na pewno będzie ciężkie, zwłaszcza z piłkami. No, powolny jest to, prawda? Ale cóż, jak zrobimy tak, że my tutaj zrobimy sobie coś takiego, że piłeczki damy. W sumie tylko jedna piłka może tutaj być. Zlecimy do góry. Okej, jedna piłka jest. Kolejna. Lecimy do tyłu. Leć. Okej, teraz do góry. Kurde. Troszkę trudno się tutaj steruje tym. Tak jak mówiłem, że będzie trudno sterować. Dobra, może tak będzie. Uwaga. O kurde. Fuck. Dobra, mamy dużo czasu, co prawda. Ale jednak, no, czasami... No gdzie to gówno jest? Gdzie ten pierdzielony kosz? Wiecie co, to jest troszeczkę... Nie, ja to muszę troszeczkę stuningować. Niepotrzebne są tutaj na przykład śmigła, które prowadzą nas do przodu. Bo one właśnie pchają nas do przodu i dlatego jest tak trudno sterować. Więc tak. Śmigła, które są do przodu. Obrócimy je. Żeby pchały nas do góry. Więc tak, bierzemy sobie śmigło. I okej, okay, teraz powinno być wszystko dobrze. W każdym razie mam taką nadzieję. Zobaczymy. Rozpocznij grę. No i lecimy. No, teraz widzicie, jak łatwo do góry leci. Więc tak. Spokojnie tutaj sobie usiądziemy na tym, w środku, no i będziemy tutaj piłki po prostu dostarczać ręcznie. Tylko będzie góra, dół, góra, dół. Góra. Bo to coraz wyżej i tam idzie, jak zauważyłem teraz. Okej, to dlatego tego nie mogłem wcześniej znaleźć. O Jezus. Dobra, lecimy do góry. No, widzicie, znowu do góry się pcha. Ajajajajaj, niedobrze. Teraz tutaj. Okej. To prawda, jeszcze jedna piłka i możemy skończyć zadanie. Ale cóż, skoro wszystkie piłki możemy dać, czemu nie? Okej. No teraz jest naprawdę wysoko. Dobrze.
Nie wiem co prawda ile piłek trzeba do dla tego. Chyba 6. Nie wiem. Dobrze. Kolejna. No kurczę, nie jest to takie trudne. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Dobra. Jeszcze ostatnia i będzie trofeum. Ożesz kurde. Nie. Kurde, mam na to minutę, co prawda już wygrałem, ale jak będzie trofeum, to niech będzie trofeum, no kurde. Więc lecimy. Trafię, spokojnie. No i dobra, no i mamy trofeum, i co teraz? Już powinniśmy... Dobra, wiecie co? Oj, nie, ty się nie przewracaj. Mamy pół minuty, więc spróbuję jeszcze jedną tutaj dać. Może będzie jakiś rekord świata, czy coś takiego. Dobra, tu jest, zdążymy? Spokojnie. No i spoko, 10 sekund to akurat nie zdążymy już kolejny sobie zrobić, ale cóż, zadanie zaliczone na maksa w sumie. No i świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Okej. Kolejne tam będzie zadanie. Bot Battleskiego. No zobaczymy, co on kurczę ma tam ciekawego dla nas do powiedzenia. Tutaj już widzę kolejnego gościa. Chyba, że to jest... Nie, to jest puzelek zaliczony. A nie, nie zaliczony. Okej. Dobra, co ty tu chcesz, Battleski? Zobaczymy, kurczę, zobaczymy. Coś, ulubiona gra, Puzzloseum, rzut kulą, rzut kulą, tak. Dobrze, zobaczymy, czy tym akurat mi się uda. Weźmiemy sobie tę kulkę, weźmiemy ją jak najwyżej. No i jakoś spróbujemy ją po prostu rzucić, tak? Wow, spokojnie. Dobra, lecimy wysoko, jak najwyżej. Dobra, jak najwyżej. Oj. No i wyrzucamy i zobaczymy. Spada. O, spokojnie, holy shit. Ja pierdzielę, oj, chyba będzie rekord świata, haha. No nie, no patrzcie na to. Jezus. Ale lata, ja pierdzielę. O kurde. No nie, no normalnie rekord świata teraz będzie. Bez cheatów, po prostu bez cheatów. No, za chwilkę się zatrzyma. Dojdzie do 2000? Szkoda. Ale ja pierdzielę. Wow, aż jestem z siebie dumny. Chociaż wiadomo, że to było troszkę oszukiwanie gry. No i dobra. 1950. O kurde. O, ja pierdzielę. Zamieszczanie w rankingu? Chyba pierwsze miejsce. Dobra. No i okej. Ciekawy jestem, czy ktoś by pobił mój rekord. No na pewno jakby zrobił to samo co ja, no to losowo by było, gdzie kulka sobie lata, prawda? Więc to spokojnie można pobić ten rekord. No więc spoko. Gdzie jest mój samochód? Musimy go przywołać. Lecimy sobie do tego gościa teraz i tu chyba będzie podnoszenie ciężarków. Nie jestem do końca pewien, ale zobaczymy. Cześć, piratku. Co ty tu na nas masz? Tak. Dobra, więc znowu ten helikopter nam pomoże, no bo popatrzcie. Popatrzcie. Musimy na podium tę kulę dać. Więc to na podium kulę. Stój. Dobra. Kolejna kula będzie tu. Dobra. Więc tak, weźmiemy sobie. Możemy to rozwalić? Raczej nie. Musimy wskoczyć. Kurde. Skakuj.
tutaj teraz. Bierzemy teraz kulę. O, dawaj. O. Aj, kurde, jego mać. Dobra, no to musimy sobie pomóc naszym helikopterem. Okej. No i dajemy tutaj. Au. Dawaj. Kula. O, na szczęście. No i mamy kulę. Jeszcze trzecia. Może nawet trofeum będzie. Gdzie jest ostatnia? Gdzieś na górze, kurde. Aż tutaj, wow. I to złota kula. Heh. Dobrze. Dawaj. A, spokojnie wygramy, nawet kurczę z trofeum. O ile mi się uda dobrze tam trafić i złapać ją w dobrym czasie. Kule. O, jest, na szczęście. Wow. Kule dawaj, o. No i teraz już spokojnie. Haha, udało się i kolejny trofeum, coraz lepiej mi idzie, ale... No... Zobaczymy, jak będzie dalej. Okej, wszystkie tutaj już są zdobyte puzelki, więc wracamy do rozrywkowa. I lecimy dalej po prostu. Jeszcze właśnie w tym świecie sportu powinna być Gruncia. Dobra, zrobiła się noc, więc teraz jak będziemy przewozić nasze puzelki, to może nas policja złapać. Znaczy złapać, po prostu będzie chciała nam spuścić manto. Że tak powiem. Ale cóż, wow, patrzcie, 8 puzelków w jednym, ja pierdziele. Normalnie, no, rekord chyba. Jezus. Aż się wysypują, to nie jest... Mam nadzieję, że jest w ogóle możliwy przewóz tylu puzelków naraz. Bo kurczę, ja jestem tu strasznie bogaty w takim razie. Dobra, po prostu się obsunęły. Dobra, kolejny. Oj, będzie trudno, bo już się zawalają. Dobra, jeszcze tego. A! No nie. Kurde, naprawdę będzie trudno je przewieźć. Może się uda. Aj, aż, no motherfucka. Jeszcze raz, tak. I ten bierzemy, nie. Ale mnie to wkurza czasami. No bierz to. Ten puzelek bierz, no. Okej. Okay. Co, uda się? Jezu, jaki przemyt, ja pierdzielę. Kurde, będziemy musieli strasznie powoli jechać i jak tu będzie policja, to będzie jeszcze gorzej. Bo policja nie lubi, jak my przewozimy to złoto. O, fuck! O! Wow, na szczęście. Okej, spokojnie. O! Dobra, może się uda. Wszyscy się, kurde, patrzą. O, Jezus. To prawda. O, policja! Jezu, nie, błagam was. Wow, oni już strzelają tutaj, kurde. Nie, błagam was. Kurde. Jezus, nie. O, jeszcze trochę. A, gonią nas. A, szybko. O, na szczęście. Wow. Jezu, ile puzelków, Boże. Okej. Okay. Coś się tam odblokowało. No i świetnie. Wow, fotel taksówki, reflektor, sztywny hol, bucior, ciężka kostka. Na cholerę mi to ciężkie coś. O. I teraz tak, coś się tutaj odblokowało, więc lecimy. A, kolejny puzelek do kolekcji, świetnie. A nawet dwa, no w sumie wcale się nie dziwię. Co, już mnie policja goni? Chyba was porąbało. O, żeż wysuki syn, nie. Do widzenia ode mnie. On. Dobra. I znowu kolejne światy się pewnie odblokują. No zobaczymy, kurczę, zobaczymy.
Dobra, już chyba mamy 30 puzelków. 3, ale nawet 40 prawie. Okej, okay, coś się tam odblokowało. Grancia się odblokowała, widzicie? Grancia się odblokowała. Tylko gdzie ona, tylko gdzie to jest, kurczę? To jest jedyny problem. Chociaż nie, no dobra, mamy radar, tak? Więc to chyba będzie tutaj. Dokładnie w tym miejscu. Gdzieś, a, znaczy, może nie tu, ale... Co my tu mamy ogólnie? Co to jest? Orzechowe pola. A, orzechowe pola, tak? Dobra, no to polecimy sobie do orzechowych pól. Mamy 6 tutaj do zdobycia, 6 puzelków, co naprawdę, naprawdę, kurczę, rekord normalnie. Możesz aktywować broń i gadżety nawet wtedy, gdy są holowane na przyczepach, tak? Ciekawe. Dobra, zmieniamy sobie oczywiście pojazd na samolot, a przy okazji Hamba, jakie nam dała te? Samolot, dupa gówno cycki, ja mam lepszy samolot. Dobra, no to tam już widzę Hambę na samym szczycie tego wulkanu, więc lecimy do niej. I zobaczymy. Nawet tam są chyba 2 puzelki. Nie, 1. A nie wiem już w sumie. Zobaczymy. Co tu kurczę jest. A, chyba Jinjo. Ta, Jinjo tu jest. A, Jinjo mnie nie interesuje jak na razie. No i dobra. Co tu musimy zrobić? Pan Łata z Banjo-Tooie zasłania... O Jezu, nie! To jest strasznie trudny ten... Nie to. To będzie strasznie trudny, kurczę, quest. Bo tu trzeba będzie strzelać w poszczególne... Ajajaj. Dobra, wiecie co? Zobaczymy. Może mi się uda, może nie. W każdym razie, jeśli mi się teraz nie uda za pierwszym razem, to po prostu zrobię to poza odcinkiem. Raz, dwa, trzy. Raz. Zasilanie, paliwo teraz. Raz. Raz. Dwa. No i oczywiście teraz trzeba będzie bardzo, bardzo dużo broni wziąć z amunicją. Działo jajeczne. Nie tu. Raz. Granatnika nie mamy, okej. Okay. Teraz amunicja się przyda. Raz, dwa. Średnia amunicja. Raz, no i dobra. I teraz powinno być w porządku. W ogóle to nie przypomina samolotu, ale no cóż. Może mi się uda. Ale to będzie naprawdę bardzo trudne. Dobra, mamy tego pana Łatę. Z tego co wiem, to jest boss. To jest, kurczę, boss z tego. Z Banjo-Tooie. Dobra, spokojnie. Chyba wolę jednak tak. Chcę widzieć, gdzie lecę. Dobra. Kurde. Samy. Tutaj jest kolejną łatema. Gdzieś tu powinien mieć też. Tak. Dobra, więc z góry trzeba będzie go strzelić. Kręcamy. I rzucamy się. Dobra, może nawet trafię 2 łaty. Jedna łata trafiona. Kurde. Jest 2 łata trafiona, okej. Okay. Jeszcze na ryju ma coś. Więc zobaczymy. Uwaga. Dobra, tutaj ma na głowie. I tutaj kolejna. Dawaj. Jest. Dobrze. 12 łat potrzebne jest do rozwalenia go. Dobra, tu kolejna jest łata. Wow, już się na nas rzucają, no właśnie. Nasi wrogowie tutaj. Ajajajajaj, niedobrze. Może nam się uda, może się uda. Tu jest kolejna łata, dosyć duża, dosyć widoczna. Aj, rzucają się na nas. Dobra, 9. A 12 to puzelka, wow, super. Dobra. Może na dupie ma coś. Kurde. Tutaj nic nie ma. Au! Denerwują mnie już te latające sukinsyny. Dobra, może się uda teraz, może coś ma na ryju jeszcze.
No kurde, nic nie ma. Muszę zobaczyć, no. Tu jest mana ryju, tak, mana ryju, ale to tylko jedna. A jeszcze trzy potrzebne. Tylko trzy, no błagam, tylko trzy. Dobra, rozwalona. Jeszcze gdzieś powinien mieć. O Jezus Maria. No kurde, nie widzę. Fuck. Dlatego właśnie mówię, że dlatego to jest trudne, bo trudno znaleźć u niego te małe łaty. I kurczę, no już za chwilkę będzie fail, za chwilkę będzie fail. Co mi się nie za bardzo podoba. Ale zobaczymy, zobaczymy, może się uda, no kurde, jeszcze dwie łaty, no dwie łaty. O, jest jedna, dobra, jest jedna. Więc strzelamy. I ostatnio, no jakaś ostatnia łata, no błagam was. Niech ona będzie gdzieś w dupie czy coś. Chyba już widzę, chyba już widziałem. Dobra, dobra, zaraz. Fuck. Kurde. Fuck, to nie łata. No i już gówno do pacycki. Ale przynajmniej zobaczę gdzie są te łaty. Zobaczę, gdzie jest ta łata. No kurde, no nie ma, no Jezus. Chyba, że gdzieś na nodze, między palcem czy coś, no bo tak też może być. No patrzcie, nie ma tej pierdzielonej łaty. Nigdzie. Co, na oku? Jezu, tu na nosie ma. Ja pierdzielę, na nosie ma. Kurde. O, ja pierdzielę. Dobra, no to ja sobie to oczywiście... poza odcinkiem zrobię, więc do widzenia. Wybieramy pojazd. No i lecimy dalej, no trudno. Prawie by się udało, no ostatnio, no ale po prostu nie wiedziałem, gdzie jest. Ale zdobędziemy ją tak czy siak, zdobędziemy ją poza odcinkiem. Już nie będę tego powtarzał, bo to będzie wyglądać praktycznie tak samo, więc nie ma sensu tego powtarzać nawet. Okej. Okay. A jak się zdobywa puzelek, każdy wie, kto ogląda serię. Dobra, co tutaj mamy? Z samego szczytu gigantycznego stosu skrzynek muszą zostać zebrane najlepsze kokosy. Okej, okay. Większe... Aha. Dobra, zobaczymy najpierw, jak to tutaj wygląda. Aha, czyli stąd musimy wziąć kokosy. I musimy je... A nie, my stąd musimy kokosy wziąć. I tam oczywiście je... Dobra, no to tak, to zrobimy tak. Zakończ wyzwanie. Ja sobie tutaj zrobię oczywiście... Wybierz pojazd. Chociaż z tego w sumie mogę zrobić. Tak, z tego. Z tego sobie zrobimy... Montownia. Z tego sobie zrobimy magazyn, duża tacka. Oczywiście standardowo na górę. Chociaż kurczę, aj dobra. Teraz tak. Skasujemy sobie skrzydła. Raz, dwa. Teraz dajemy... Montownia. Teraz dajemy karoseria. Raz, dwa. No co jest? Raz, dwa. A, tu raz, dwa, no tak. Tu nie trzeba. No i tak, no i oczywiście jeszcze modyfikuj pojazd. Okej. I chyba to wszystko, wiecie? Zobaczymy, może nam się uda, może nie. No kurczę, powinno się udać. I po tym queście sobie zakończymy odcinek. Kurde, no powinno się udać, no ja pierdzielę. Dobra, lecimy. Spokojnie. Leć. Jak najwięcej tutaj tych. 1000, patrzcie na to, 1000 musimy zrobić tak, ale wiadomo, że te jeden na przykład największy orzech, kokos ma, nie wiem, z 500 punktów czy coś. Zobaczymy. Dobra, pakujemy. No i te mniejsze też weźmiemy sobie. No nie, no chyba was porąbało. Kurde, to jest niestabilne. Fuck! Wiecie co? Nie. Tak się bawić nie będziemy.
Ja muszę tam troszeczkę zmniejszyć, znaczy muszę ogólnie wyrównać te pierdzielone kółka. Bo jak widzicie, tutaj mamy tak, więc tak. To kółeczko sobie skasujemy, kurde, jego mać. I damy sobie coś takiego. Karoseria, lekki, kostka. I stąd sobie po... Nie. Jak to by było? Dobra, coś takiego i tutaj... Chyba... Kurde, zobaczymy. Dobra, ogólnie musimy to dać tu. A, teraz jest okej. Dobra, mam nadzieję, że się nie będzie przewracać. O, żeż kurde. Kurde, to ten jeden taki... Wow, troszeczkę krzywo stoi, bo jest na trzech kółkach. Ale no, zobaczymy, może się uda. No kurde, no powinno, ja pierdzielę. Przy okazji mógłbym się obrócić. I to chyba nawet jest dobry pomysł, wiecie? To jest dobry pomysł, żeby się odwrócić. Dobra. Od razu pakujemy. Te duże pakujemy. Dobra, może jednego najpierw. I zobaczymy jak to kurczę, ile mają punktów. Co prawda nie jest, znaczy jest to na czas, ale spokojnie zdążymy, mamy 3 minuty, więc spokojnie. Dobra, tylko jak go tutaj, kurczę... Musimy go chyba ręcznie zdjąć i dać tu. Dobra, ile on ma punktów? 500, patrzcie, to dwa takie kokosy i do widzenia, to spoko. A nie, znaczy no nie. Bo 1000 do puzelka, a ile do tego, do trofeum, nie wiadomo. Ale ja sobie tylko zrobię tutaj ten puzelek i spoko, wszystko. Dobra, bierzemy tego największego. Chociaż równie dobrze moglibyśmy wziąć jeszcze te mniejsze. Chyba nie zepchnął tego większego. Patrzymy. Dobra. Najmniejsze jeszcze weźmiemy. Chociaż w sumie nie wiem po co. Dobra, weźmiemy tyle. Mam nadzieję, że nie spadnie mi ten największy. Oj, niedobrze. Nie. Kurde. Dobra, one są chyba połączone. Lecimy spokojnie. Kurde, ciężko. Wow, nie, tylko mi nie spadaj. Dobrze. Lecimy tu, może to teraz już mogą spaść. Dajemy tego. Tego. 1500, 1400, to chyba będzie stówa. 50. Dobra, więc no cóż, no zadanie zaliczone, mamy puzelek. Skończymy sobie teraz ten odcinek, ja sobie tutaj je dokończę już poza kamerą, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie! Hej, nie zapomnij o zasubskrybowaniu mojego kanału. Dołącz do grupy na Facebooku, a jeśli chcesz kupić fajną koszulkę lub gadżet, to zapraszam do sklepu Siema Ludzie. Obejrzyj też moje inne materiały. Na razie!